i już jest po zawodach. Jest obcięty. Wkładamy z powrotem. Niech się zbudują. One mają tam w środku. Widać. Generalnie z każdego plawca mógłbym odciąć kawałek czerwiu. Jak widziałem, robił to jeden Słowak. Czy Czech. No to Czechosłowak były. Czyli po prostu odcinał z takich właśnie plastrów. Odcinał czerw, a plastry rogara. Było się bez dymu. Tak właśnie jest. O. I ten Czechosłowak wycinał tu kawałek czerwiu. A ten plaster to taki miał ładnie zesklepiony, tak jak u mnie na górze. I wrzucał do gara i miał miód. Ja postanowiłem, że ten czerwi niszczył nie będę. Gniot. Niestety, mam nadzieję, że kampinoski będą na tyle mądre, że będą po prostu uciekały do dymu od wszystkiego. Pogoda do 12 była bardzo ładna, a później już paskudnie, nie wiem czy napracowały się bardzo. O. I teraz będą sobie dalej budowały. Widać, że hobbystycznie, w kapciuszkach, na bosakach, w krótkich spodenkach. O, i poszło. Zobaczymy, ile będzie z tego miodu. Pokrywamy. Spokój panuje, wolu. Po imprezie. Teraz trzeba to zamknąć. No dobra. Już dziękujemy.